Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym nagraniu. Zanim przejdziemy do głównej części tego materiału, chciałabym się odnieść do mojego poprzedniego nagrania Dieta bez diety, jak mieć świetną sylwetkę bez wychodzenia z domu. Dziękuję za tak duże zainteresowanie oraz odzew i w związku z tym mam dla Was propozycję i tutaj prosiłabym o danie mi znać w komentarzach na dole. Jeżeli jesteście zainteresowani dalszą częścią, być może bardziej bym powiedziała tym, żebym podzieliła się z Wami moją wiedzą na temat nawyków żywieniowych, żebym rozwinęła także myśl na temat diety, o której mówi właściwie diety, nawyków żywieniowych, o których mówi dr Greger oraz jedzenia mięsa. Bardzo proszę o komentarze na dole, w sekcji na dole i wtedy takie wideo nagram, ponieważ będzie mi ono kosztowało bardzo dużo pracy. Dlatego też chciałabym wiedzieć, czy taka tematyka Was interesuje. Teraz przechodzimy już do głównej części tego nagrania, czyli Plow Diamond Look. Serdecznie zapraszam! Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym nagraniu, w trochę innym wydaniu, ale za chwilę już Wam wyjaśnię wszystko, dlaczego również bez makijażu, ale zaraz do tego dojdziemy. Tak jak na pewno już widzieliście po tytule tego nagrania, dzisiaj będziemy rozmawiać o kremie Diamond Look z Plow od Ani Lewandowskiej. I tak jak już Wam kiedyś mówiłam, nie lubię do końca robić recenzji kremów, ponieważ możemy mieć skórę tłustą i krem jest do skóry tłustej, czy na przykład dojrzałą i krem jest do skóry dojrzałej, a i tak nam się ten krem nie sprawdzi. To jest no, kwestia bardzo indywidualna, dlatego to będzie recenzja, ale nie do końca. I o czym mówię? Mówię o tym, że przede wszystkim zanim kupiłam ten krem, chodziłam po Instagramie, przeglądałam różnego rodzaju posty z tym kremem i dosłownie na nie wiem ileś 10 postów, gdzie było po prostu tylko zdjęcie opakowania i opis, tak, krem taki i śmaki, znalazła się tylko i wyłącznie jedna recenzja, gdzie pani pokazała, jak wygląda krem w środku i mniej więcej na zdjęciu, jak wygląda krem na twarzy. Nie znalazłam żadnej recenzji, której bym po prostu potrzebowała, szukała, dlatego dzisiaj chcę Wam pokazać trochę coś innego. Mianowicie pokażę Wam, jak ten krem się prezentuje, przedyskutuję, dla kogo jest ten produkt, dla kogo nie i na koniec Wam powiem, czy ja jeszcze sięgnę po ten produkt, czy też jednak nie. Więc pozostaje mi tylko Wam powiedzieć, że zaczynamy. Przede wszystkim zapach tego kremu, tutaj zacznę, jest bardzo, bardzo przyjemny. Druga rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest, jak ten krem wygląda w środku. I właśnie dlatego jestem też w kuchni, ponieważ trochę lepiej to widać. Jest to krem bardzo rzadki. Tutaj właśnie spadła mi szpatułka. I tak jak już kiedyś Wam mówiłam, Ania do każdego kremu dodaje szpatułkę. Krem, jak widzicie, ma taki kolor złotawy, jest do każdej karnacji, nadaje się do każdego odcienia skóry. Natomiast jak to wygląda? Tutaj producent zaznacza, że nie jest to krem BB, ani że nie jest, czyli nie będzie miał krycia, ale również mówi, że możemy ten krem użyć zamiast podkładu na taki bardziej naturalny look. Słuchajcie, przede wszystkim dlaczego ja tak szukałam tej recenzji w tym kremie, bo dla mnie to ani nie jest do końca kosmetyk pielęgnacyjny, ani do końca nie jest, no w ogóle nie jest to makijaż, zacznijmy od tego. Pielęgnacyjny, no słuchajcie, no na noc tego na przykład nie nałożycie. Teraz tak, ja Wam pokażę, dlatego tutaj też mam lusterko, jak ten krem, i tutaj przybliżę, nie wiem czy Wy to widzicie, wygląda. I chcę Wam pokazać w różnych odcieniach, powiedzmy, światła, jak ten krem, słuchajcie, nie mogę się skupić jak mówię i tutaj robię, ale będę się starać, wygląda.
wyglądam po pierwszym nałożeniu pierwszej warstwy tego kremu. Zazwyczaj, jeżeli nie nakładam makijażu, używam go jako bazy pod makijaż, powiem Wam szczerze, głównie. Taka warstwa mi wystarczy. Natomiast jeżeli chciałabym gdzieś tam sobie wyjść i powiedzmy zrobić ten naturalny look, jak oni mówią, no to wygląda to tak, że zwykle nakładam drugą warstwę. Teraz tak, jestem tutaj pod światłem. Taki miałam pomysł, że po prostu to w jakiś sposób mi najlepiej pokaże, pomoże ukazać ten efekt. Naturalne światło jest takie chyba średnie dzisiaj do pokazania. W ten sposób on wygląda. Powiem bardzo szczerze, że jest to ok produkt, ale ja osobiście raczej nie powtórzę zakupu tego produktu. Dlaczego? Jest to chyba pierwszy produkt z Plow, o którym w ten sposób mówię. Nie dlatego, że produkt jest zły, nie dlatego, że krem mnie zapycha, czy broń Boże, coś takiego. Uważam, że nie jest to dla mnie. Dla mnie to jest fajny efekt, ale niewystarczający. Ja wolę, ponieważ i tak ten krem używam tylko właściwie jako bazę pod makijaż, którego nie nakładam często. To jest raz. A dwa, okej, to jest fajna baza pod makijaż, rzeczywiście daje taki połysk, ale nie jest to taki efekt, bez którego mogę się obejść. Nie jest to tak, nie robi on aż takie wielkie różnice, więc w związku z tym wolę zwykły, tradycyjny krem z porządnym nawilżeniem, tutaj z naciskiem na bogatość w składnikach, a nie na kolor czy tam efekt i po prostu, żeby preferuję ten sposób pielęgnacji. Natomiast jeżeli same widziałyście, jaki to jest efekt, jeżeli Wam się taki produkt przyda, jeżeli podoba Wam się to, co zostało pokazane, to w jaki sposób ten produkt wygląda, oczywiście jak najbardziej polecam. Nie jest to po prostu produkt dla mnie osobiście, ale to dlatego też Wam tłumaczyłam już na samym początku i przy każdej recenzji kremu, że dla każdego co innego, w szczególności jeżeli chodzi o krem. Słuchajcie, tutaj zakończę, bo nie ma co przedłużać tą noworoczną recenzję, gdzie jeszcze chyba się po tym nowym roku nie przebudziłam i pozostawię Was z przemyśleniami po prostu na temat tego produktu. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście zadawać mi jakiekolwiek pytania, bo pytań się sporo pojawia, to proszę w komentarzach albo na Instagramie, tutaj zostawię adres i tam możecie wysłać mi wiadomość. Ostatnio tych wiadomości bardzo sporo się pojawiło. A tymczasem mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym nagraniu.